sobie usiądźmy na tych kubikach. Tutaj trzymajcie mikrofony. Wieczór Państwu. O. Słuchajcie, może zacznijmy, nim pogadamy sobie o spektaklu i w zasadzie pogadamy szczerze i dogłębnie. Też jestem w takiej roli osoby, która bardzo dużo tych historii i o powstawaniu złego sam kilka lat temu robiłem z Darkiem rozmowę. Wówczas taki cykl, powstał taki zbiór tekstów w miesięczniku Teatr, gdzie pracowałem wówczas, między innymi rozmowa z Darkiem. Sporo też rozmawialiśmy na ten temat wtedy i będę gdzieś starał się udawać tego, który nie wie, przynajmniej przez pierwszą część spotkania, być takim głosem troszkę Państwa, później oddam Państwu mikrofon. Ale zacznijmy w ogóle od czegoś innego, ponieważ kompletnie o tym nie wiedziałem, że i są takie spektakle, i to jest dosyć przykra sytuacja. Są takie spektakle u nas w Polsce, które objechały w zasadzie pół Europy, pół świata, a wciąż nie było ich w Warszawie przez parę lat. I w zasadzie przejechały większość festiwali polskich, były w Teatr Polska, na wsiach, w małych miasteczkach prezentowane. I lata całe nie było ich w Warszawie. Wydaje mi się, że to jest wspaniałym plusem i gdzieś tam wyróżnikiem tego cyklu, który Zosia tutaj robi, że tego typu propozycje z Polski w tym miejscu prezentuje. Znaczy jakby tę lukę, która powstaje dziwnym trafem, wypełnia. Słuchajcie, zacznijmy od samego początku. To znaczy, gdybyście mogli powiedzieć, bo witamy, zapraszamy. Jak wy funkcjonujecie? Ponieważ też takim wyróżnikiem tego cyklu jest pokazywanie grup z tak zwanego, ja wiem, że to są różne zdania, niektórzy uważają, że OFU nie ma, z tak zwanego OFU, z tak zwanej alternatywy, z tak zwanego teatru nierepertuarowego, zawodowego, gdzieś zawsze krążymy wokół tych pojęć i ciężko jest doprecyzować. Powiedzcie jakby miejsce, w którym powstał ten spektakl, co to jest scena prapremier in vitro. Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, może od tego zacznijmy. Łukasz. Witam. Raz, słychać mnie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słychać mnie bez mikrofonu? Jednak tak. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Odpowiadając na Twoje pytanie, Bartku, scena prapremier in vitro jest takim tworem, który ma już 10 lat i to jest w założeniu, są to, znaczy staramy się pokazywać tam teksty na tej scenie, która działa w ramach Centrum Kultury w Lublinie, teksty prapremierowe w Polsce, dotąd nie pokazywane i to jest jeden z tych tekstów. Nie wiem, no mogę jakby rozwijać tę myśl, znaczy, ale jakby za każdy, tak krótko, wiesz, jakby w jednym krótkim akapicie zasady funkcjonowania, to znaczy jak to wygląda, tak? Nie mamy stałego zespołu, do każdego projektu zapraszamy innych artystów. Wcześniej było tak, że mieliśmy budżet większy, więc mogliśmy zapraszać części reżyserów z zewnątrz i co za tym idzie też innych realizatorów. W tej chwili mamy mniejsze pieniądze. I w związku z tym zazwyczaj jest tak, że od jakiegoś czasu reżyseruję ja. I to jest oczywiście nie do końca fajne. Widzieliśmy. Ale dla mnie osobiście nadal przyjemne. Słuchajcie, przenieśmy się teraz tą taką narrację do środka zamkniętego. Pamiętam, jak opowiadałeś mi, Darku, że wtedy wracałeś ze
spaceru, tak, kiedy grupa teatralna szła. Możesz wrócić do tej historii? Od tego, jak to się zaczęło, to wasze spotkanie? Przypomnij mi, Bartku, to było na początku tej butelki whisky, czy później? Nie no, witam Państwa. Ja nie to, że jestem zblazowany czy coś takiego, tylko po prostu ja to opowiadam od 10 lat. O, proszę bardzo. No tak. Spralni, o spralni, tak. Spralni. Jest. Tak, chciałem się zrecycjalizować i podjąłem pracę w pralni, gdzie klawisz, no facet nie bardzo lotny umysłowo, szef tej pralni stwierdził, że czytanie książek, czytelnictwo książek, gdzie więzienie zachęca do tego, w wolnych chwilach to jest przeszkoda dla prania i mnie wyrzucił z pracy za czytelnictwo, co było paradoksem w więzieniu, gdyż wszyscy więźniowie raczej udają, bo większość nie czyta książek. Czyta może 5%, może i nie. Ja od dziecka bardzo wiele czytałem, więc namiętnie czytam do dzisiaj. No i za to zostałem ukarany, taki paradoks. No i właśnie wracając z tej, że bardzo zły zresztą na świat i skrzywdzony. Ja przestępca skrzywdzony teraz przez tępego klawisza. Wracałem sobie do celi dzielnie i żeby tam to rozgoryczenie popić herbatą czy jakimś innym napojem. No i zobaczyłem ludzi idących w przeciwnym kierunku, w kierunku do świetlicy. No i zapytałem, dokąd idą. Powiedzieli, że na teatr, co mnie w ogóle jakoś dziwnie uderzyło, bo już znałem tych ludzi i tak sobie myślę, miłośnicy teatru nagle, skąd ten teatr w więzieniu? No i tak w przelocie, bo już mnie klawisz chciał zamknąć do celi, że idą, bo jest grupa teatralna, przyszedł reżyser, prawdziwy. To było dokładnie 10 lat temu. Więc stwierdziłem, że w życiu nie widziałem żywego reżysera na oczy i bardzo bym chciał. Z miejsca zawróciłem, co się klawiszowi nie spodobało, żebym wracał. Ja mówię, że ja idę na ten teatr też, ale musisz się zapisać, nie jesteś zapisany. Mówię, no to zaraz się zapiszę. No. No poszedłem i zobaczyłem Łukasza. Nie tak sobie wyobrażałem reżysera. Miał to być taki stereotyp, taki starszy pan. Co prawda szalik miał, ale taki inny, no. W berecie albo w czymś takim, siwe, długie włosy, a to taki 10 lat młodszy, chociaż on tam się nie bardzo zmienia. 10 lat młodszy Łukasz, no ale sobie pomyślałem, że no, skoro ma papiery, to pewnie pokazał, na bramie w więzieniu trzeba, to pewnie jest reżyserem. Zaufałem, że jest, no i tak zostałem w tej grupie. On przygotowywał wtedy Lizę Straty Arystofanesa, przekładał ją na język więzienny i adaptował do warunków więziennych. To i mi się spodobało po prostu. Słuchajcie, powiedzcie, po co w więzieniu teatr? Takie ogólne pytanie, ale zaraz zacznę dopytywać bardziej szczegółowo. Czy mnie więzienie, znaczy mnie jakby mnie interesowała resocjalizacja, bo na tym się nie znałem i nie znam do tej pory, ale interesowały mnie i interesują nowe przestrzenie dla teatru. Pomyślałem sobie, że czemu nie? A w tym miejscu dosyć długo chodziłem, bo ja tak ze 2 miesiące tam chodziłem, z tymi psychologami się spotykałem. Rozmawiałem na temat tych osób, które ewentualnie mogłyby wziąć udział w tym projekcie. Rozmawiałem, zasięgałem języka, co by mogło być takiego w tym miejscu, co mogłoby zafunkcjonować. Sam ze sobą też rozmawiałem. No i tak spróbowaliśmy ten język wojny peloponeskiej przełożyć na język gangów. I to chyba się nawet udało dosyć. Nieźle. No i tam poznałem Darka, ponieważ stwierdziłem, że się marnuje w takim miejscu. Oczywiście tam każdy się marnuje, ale on akurat się szczególnie marnował, więc mu zaproponowałem, że jak wyjdzie, to może byśmy się spotkali na trochę innej płaszczyźnie. I wtedy powstał taki spektakl, Ostatni taki ojciec, w którym główną rolę grał Remik Jankowski, obecny tutaj na widowni, który zresztą zjeździł z nami też pół świata z tym spektaklem tutaj. Potem zmieniliśmy skład i dzisiaj przyjechaliśmy w tym nowym składzie. I tak w tym pierwszym spektaklu wprowadziłem Darka w ten świat, powiedzmy, aktorów bardziej zawodowych, bo to jest trochę tak z tym offem, znaczy ten off to jest dosyć takie szczególne pojęcie i szerokie, bo
Zdarza mi się w repertuarze reżyserować w Polsce, w Niemczech, też w Austrii. I to są takie w zasadzie światy nie do końca definiowalne, rzekłbym. A często zdarza się, że aktor bez tak zwanych papierów jest dużo bardziej interesujący od aktora z dyplomem. Więc to wszystko się miesza i akurat ten spektakl jest takim spektaklem łączonym. Grają tu różni aktorzy przecież. Wcześniej zrobiliśmy i pokazywaliśmy też w ramach Teatru Polska tutaj dwa spektakle. Jeden współczesny, drugi oparty na prozie Dostojewskiego z Mariuszem Bonaszewskim i Jarkiem Tomicą tu obecnym. Więc to jakby jest kwestia projektowa. Poczekaj, wróćmy. Po co w więzieniu teatr? Ponieważ pamiętam taką... Ja nie wiem, po co w więzieniu teatr. No właśnie, pamiętam taką rozmowę, kiedy powiedzieliście mi, że to w zasadzie jest po to, żeby dobrze zrobić panu naczelnikowi więzienia, gdzie obok ping-ponga również jest kurs teatralny. Czy to... Nie ma naczelników w więzieniu, to jest taki trochę z wabanku jeszcze naleciałość. Mhm. Są dyrektorzy więzienia. Dyrektorzy. Więc nie, to Darek musi. No to, bo ja tam siedziałem tylko w godzinach tam powiedzmy od 9 do 18. A ja za niego łapałem nadgodziny. Nie no, ja mam powiedzieć, po co jest teatr w więzieniu? Znaczy ja, jak Łukasz przyszedł, to ja też nie wiedziałem po co. No dla mnie to było fajne, bo nie oszukujmy się, moje zainteresowanie teatrem, ja byłem wcześniej w teatrze, ze dwa razy w życiu, ale moje zainteresowanie było nijakie. Po prostu ja poszedłem, no bo coś ciekawego się działo. No, ludzie, no siedzi się 23 godziny w celi i godzina spaceru, gdzie chodzi się w kółko w pomieszczeniu, które jest 1/3 tego i betonem ogrodzone i siatką z góry nie było zakratowane. No więc kilka godzin w świetlicy pracując z kimś z zewnątrz, który coś jeszcze w dodatku ciekawego. Mnie to zainteresowało. Ale pierwsze moje wrażenia, poszedłem tylko, żeby czas zabić. Ponadto każdy więzień jest... liczę na jakieś zyski, nie ma się co oszukiwać, łącznie ze mną. Jak zobaczyłem, że jest ten projekt, ja wiedziałem, że będą z tego jakieś profity. W więzieniu profity to jest dłuższe widzenie, paczka dodatkowa, no może przedterminowe zwolnienie. No i każdy z tych ludzi na to liczył tak naprawdę. Ja tak naprawdę się wciągnąłem przy rozmowach z Łukaszem, takich bardziej prywatnych, na korytarzu, na fajeczce, gdzieś tam w kącie. Kiedy on zaczął mówić, że może bym wyszedł i zagrał, czy coś, w ogóle jakoś zaczęliśmy komunikować między sobą, jakaś więź się między nami stworzyła, tak mi się wydaje, Łukaszu. To dopiero wtedy jakoś pomyślałem o teatrze inaczej. Znaczy, ja pomyślałem sobie, najpierw było to dla mnie głupie, gdyż ja miałem wtedy 40 lat, to było 10 lat temu. Jestem prawie równo z narodzinami sceny Problem in vitro. Ja sobie pomyślałem w pewnym momencie, że to... Przecież no ja w wieku 40 lat, gdybym miał 30, to może bym zaczął. U mnie wszystko w całym życiu jest za późno troszeczkę, tak mi się wydaje. Ale później, z drugiej strony, kiedy on mnie zapewniał, że on mnie zatrudni do prawdziwego spektaklu, znaczy na zewnątrz, bo pierwszą tą listę startę graliśmy w więzieniu. Graliśmy mu chyba 5-krotnie, ale w więzieniu. Za każdym razem ja się czułem jak małpa w klatce, no bo taka byłem taką małpą, jedną z wielu w klatce. Wiem, że ludzie nie przychodzili tylko zobaczyć ten teatr. Do tego dojdę, człowieku, teraz ja mówię, że ludzie nie tylko przyjeżdżają zobaczyć teatr, dla nich to było widowisko, zaczynało się już pod Centrum Kultury, gdyż dyrekcja tegoż więzienia udostępniła suki policyjne, te takie, co wożą więźniów. I ci ludzie wsiadali, musieli przechodzić te procedury, te śluzy w więzieniu wszystkie, oddawać dokumenty, torebki, być tymi szperaczami przeszukani. I to było już spektaklem. A ta reszta to było jeszcze zobaczenie tych więźniów. To było dla mnie, tak naprawdę, to było dla mnie takie troszeczkę pierwszy raz żenujące, się wstydziłem. Ale kiedy mi powiedział, że ja bym dał radę, spoko, i że on mnie zatrudni, jak ja wyjdę, no to sobie pomyślałem, no mam te 4 dychy, czemu nie? Może spróbuję chociaż. Zresztą szukałem dla siebie jakiejś alternatywy tak naprawdę, bo ja nie spodziewałem się, że stanie się to moim zawodem, ale myślałem, że będzie może jakąś dłuższą przygodą. I ja miałem całe życie problem, gdyż obrotając się wśród przestępców, nie miałem z kim porozmawiać. Ja, jak mówiłem, bardzo dużo czytałem i nie miałem z kim wymienić poglądów.
No to nie oszukujmy się, no to nie są elity intelektualne. I to mnie bardzo bolało. I Łukasz był pierwszą taką osobą, z którą mogłem porozmawiać na jakieś poważne tematy, o literaturze, wymienić te poglądy, zapytać o coś. Nie wstydziłem się pytać go o pojęcia, bo Łukasz bardzo ładnie mówi, ma bardzo ładne słownictwo i operuje takimi pojęciami, że tak, kurwa, ale co chodzi, prawda? No więc pytałem go, Łukasz, a co to znaczy? Jego akurat się nie wstydziłem i to mi bardzo imponowało. No. O czym mówiliśmy, po co jest w więzieniu teatr? Tak, po co jest w więzieniu teatr? A teatr w więzieniu tak naprawdę, nie, ja myślę, że Łukasz chciał zobaczyć, Łukasz bez przerwy gdzieś poszukuje, robił spektakl w Bielsku-Białej z żołnierzami, jak się nie mogę... Bitwa Nangarkel. Tutaj mamy też aktorkę. Aktorkę zresztą tutaj z Bielska-Białej. Robił z tymi żołnierzami, którzy ostrzelali tą wioskę. No robi różne dziwne rzeczy, no. Nie podchodzi do teatru w taki prosty sposób, wiesz, takim poszukiwaczem, można powiedzieć. No i to Darku, on chciał sobie pewnie zaeksperymentować w pierwszym momencie na nowym gruncie, z nowym materiałem, czy się tak wyrażę, ludzkim. No później stało się to jakoś tą. No a po co jest teatr w więzieniu? Ja wtedy myślałem, że to w ogóle nic nie znaczy. No znaczy, ja chyba jestem dowodem na tym, że warto, bo rzeczywiście w więzieniu resocjalizacja jaka tego nie istnieje. Ja to we wszystkich wywiadach mówiłem. Nie istnieje, to jest ping-pong, robienie gazetki 10-krotnie na tym samym kartonie, bo nie ma nowego kartonu, więc się odwraca tylko i raz są to te wyścigówki, za chwilę futbol, za chwilę ryby akwariowe i znowu coś innego. I to jest tak wygląda resocjalizacja. Jednak coś to tym ludziom dało. No nie wszyscy, nikt nie został, nie poszedł dalej tak jak ja. Ale może też nie mieli takiej szansy, bo myśmy się zakumplowali w jakiś sposób. No i rzeczywiście, ja wyszedłem przedterminowo. No i jeżeli chodzi o resocjalizację, no to w moim wypadku odniosła skutek. Jeżeli ci państwo sobie myślą, że to jest ich zasługa, się grubo mylą, bo to jest jego i moja. Chciałem wyrwać, zobaczyłem jakieś takie, no, powiem kolokwialnie, takie światełko w tunelu. No i sobie poszedłem, bo chciałem coś zmienić w swoim życiu. Przestało mi odpowiadać to, co robiłem. Zresztą chyba nigdy mi nie odpowiadało. No i tak. Zresztą ja, po co? No ja później wszedłem sam do więzienia z projektem. Kilka lat temu. I ja robiłem w więzieniu projekt z więźniami. No, ale też widzę w tym sens. Tylko Łukasz, chodzi o to, kto wchodzi. Łukasz nie stwarzał dystansu między nami, między więźniami a sobą. I podobało mi się to, że potrafi u największych bandziorów, bo tam nieźli gangsterzy byli w tej grupie teatralnej, potrafi wymóc na nich posłuch. Nie siłą fizyczną, jakimś, tylko po prostu prestiżem, że oni go słuchają i robią, co on im każe, co on im mówi, co im sugeruje. Tu się zatrzymajmy. Jak wyglądały te próby, ponieważ kiedyś wspomniałeś, że pewnych rzeczy na próbach nie można było zrobić. Albo coś, co wydaje się, że normalnie reżyser może zadanie postawić aktorowi. Tam musiałeś uważać na to, żeby do czegoś nie doszło, albo coś jest niemożliwe podczas tych prób. Mógłbyś tutaj na chwilkę się przy tym zatrzymać? No tam jest, szczególnie jeśli chodzi o więźniów grypsujących, no to nie raczej trudno sobie wyobrazić pokojówki Żeneta w męskiej obsadzie, prawda? To są takie klimaty i to jest taki rodzaj kody językowej i takiego świata, bo jakby Grypsera została stworzona w latach 50., dobrze mówię? Wcześniej, ale po to, żeby władze nie mogły... Co, czasy carskie, o ile pamiętam. Tak, żeby władze nie mogły totalnie zeszmacić więźniami politycznie najróżniejsi. A później przeniosło się to na taki grunt, no później stało to się idiotyzmem. Wszystko, co się łączy z seksualnością w więzieniu, jest tabu. Jeden aktor w tym momencie nie może podać ręki drugiemu, bo ten grypsuje, a ten nie. A więźniowie nie rozróżniają sceny, a życia prywatnego. Wszystko musi być tak dalej. Łukasz sobie świetnie z tym poradził. Tak lawirował w tym wszystkim, no, że udało się ten spektakl zrobić. A ty wiedziałeś o tym, podpowiadałeś tak Łukaszowi, że... Czy miałeś takie sytuacje podczas prób, że coś zazgrzytało?
No cały czas coś tam zgrzytało. No. Ja miałem w obsadzie też w kobiety. To był. Znaczy do tej pory, mówię, w momencie, kiedy to robiłem, wcześniej nie było tak dużego koedukacyjnego projektu więziennego w ogóle w całej Europie. Nie było takiej rzeczy, więc tutaj też dyrektor tego więzienia, pułkownik Drożyński, który okazał się w ogóle świetnym facetem i może dlatego już nie jest dyrektorem więzienia. No jakby świetnie się w tym wszystkim znalazł i był niezwykle pomocny. No nie wiem, no uczyłem się tego świata, będąc tam i to tam były, znaczy mnie bardzo zainteresowało to, co się wydarzyło z tymi ludźmi pod wpływem lektur. Bo to jakby nie chodziło tylko o antyk, tylko przy okazji tego antyku ja byłem tą osobą, która z wolności mogła przynosić różne lektury szerzej rozumiane. Nie wiem, miałem więźniarkę, która Marka Flawiusza na przykład przeczytała, Wojnę Żydowską. Czy sonety Szekspira tam w ogóle były czytane. I to, co się wydarzyło, oczywiście też jakieś takie historyczne teksty dotyczące Polski, historii współczesnej i tak przeróżne. Ale że ci ludzie nagle się otworzyli na czytanie, to było coś niezwykłego i że ich język się zmienił, gdzie jakby na początku to były jakieś równoważniki zdań w najlepszym wypadku. Więc to był dla mnie jakiś, bo to w sumie dosyć długo trwało, tam parę miesięcy myśmy to robili. I od momentu, kiedy ja tam zacząłem przychodzić, to w ogóle jakieś pół roku chyba było. I to niezwykłe, co się wydarzyło z językiem tych ludzi. No to jest taka moja obserwacja. Jak było, jak powstał pomysł, bo ja strasznie lubię ten spektakl, głównie za taką szczerość, ale ta szczerość jest ciężka, znaczy wyzyskanie tej ostatniej sceny, żeby w tej ostatniej scenie, kiedy spektakl już jest nabudowany, poszło szczerze i autentycznie, jakkolwiek to rozumieć w teatrze, no jest to bardzo ciężkie. Opowiadanie o swoim życiu, scenariusz powstawał ze spotkań z Grześkiem Kondrasiukiem, prawda? Jak to wyglądało? To jest ciekawe. Na ile jakby ta szczelina się poszerzała tego, że opowiem ci o swoim życiu, tak? Czy Darek miał dużo interesujących opowieści w tym wszystkim? Nie o wszystkich mogliśmy mówić wtedy, bo on jeszcze miał pewne sprawy, które były w toku w tamtym czasie. I to w związku z tym nie za bardzo o pewnych sprawach mogliśmy mówić. Pamiętam taki spektakl. Tak to mówię uśmiechając się, ale to wcale nie były takie wesołe rzeczy do końca. Pamiętam taki spektakl w Poznańskim Teatrze Polskim, Przyjaciel, na podstawie tekstu Radka Paczochy, który był nabudowany na historii Olewników. Tam chodziło o tego przyjaciela Krzyśka Olewnika. I pamiętam, jak aktorzy raz mi powiedzieli, że w drugim rzędzie siedział stary Olewnik. I oni mieli tego świadomość, to spektakl na scenie kameralnej. Nie baliście się, albo nie myśleliście, może baliście, nie myśleliście czasem o tym, że pewne historie, które tu opowiadane, mogą przejść na stronę widowni, gdzie siedzi ktoś, kto łączy wątki. Zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo. To jest bardzo skomplikowane. Nie, oczywiście trzeba się zderzyć z tym wszystkim, ale to Łukasz jak mnie zachęcał właśnie mnie do pisania złego, gdzie ja oczywiście powiedziałem, że ja nie potrafię pisać sztuki teatralnej. Ja mogę wypracowanie napisać albo jakiś esej, albo wiersz taki prosty, ale nie sztukę teatralną, prawda? I dlatego padło nazwisko Grzegorza Kondrasiuka. Ja Państwu powiem tak. Myśmy z Grzegorzem, on mieszkał wtedy na wsi, ja do niego jeździłem, takie sesje robiliśmy sobie. No i chłopak jest bardzo wrażliwy, no i na trzeźwo nie dało się tego pisać. Myśmy tak, dużo wypadło, myśmy pili alkohol, ja mu opowiadałem, nagrywaliśmy to na dyktafon.
I on później na przykład wyłączał dyktafon, mówi, idę spać, ale ja nie będę spał. Dosyć na dziś, ja nie mogę. Chłopak jest wrażliwy, nie? A ja po prostu sobie pomyślałem, bo Łukasz mówi, weź zrób sztukę, bo właśnie było tak, że ja już tam istniałem ze dwa lata, tak? Jakoś tam w tym Lublinie, jako przy tym teatrze się błąkałem, ale wszyscy mnie i w ogóle byłem znowu małpą, tylko na wolności. Wszyscy, ja non-stop miałem propozycje wywiadów i tych wywiadów udzielałem i w ogóle, i telewizja, radio, prasa i wszyscy, jak to się stało, że pan został aktorem? Nie? No i wszystkim znowu opowiadać. I kiedyś Łukaszowi się też pożaliłem. Łukasz mówi, słuchaj, zrób ten spektakl, zrobimy go. I wtedy dadzą ci święty spokój. Okazało się, że to nieprawda, że mi dali święty spokój. Ale jednak jakoś to było. Ja się też obawiałem, ja się obawiałem naprawdę mówienia o tym głośno. Obawiałem się świata przestępczego, który dzięki już wtedy był w rozsypce troszeczkę. Reakcji świata przestępczego. Obawiałem się, że na widowni będą jakieś ćwierć mózgi z tego dawnego życia i będzie coś się działo, co rozwali to wszystko. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że nie da się inaczej. Ja się odciąłem od tamtego świata całkowicie i pomyślałem sobie, że jeżeli ja całe życie będę i chciał i tu dobrze i tam jeszcze, to nic nie da. Zresztą co mi tam ten świat dał? Nic. To mi nic nie da, więc albo jest tak, albo inaczej. Nie można stanąć w rozkroku nad strumieniem, tylko trzeba na jednym brzegu ten namiot rozbić, albo na drugim, na środku się nie da. Bo człowiek dupę zmoczy, za przeproszeniem. No i tak się stało. Ja się odciąłem od tamtego świata całkowicie. No i... No tak, mojego syna zresztą pobito za to, że ja grałem w teatrze. W szpitalu wylądował. Trepanację czaszki miał. Także to jest to takie lekkie historie, ale inaczej się nie dało. Ja dzisiaj po 10 latach jestem bardzo szczęśliwy, że ten krok właśnie stanąłem na tej jednej stronie tego strumienia i że mogę to robić dalej, nie? Bo ja to bardzo, bardzo lubię robić. Grasz jakby swoją historię. Każdy z was ma tutaj gdzieś ciężkie zadanie, które bardzo doceniam. Przemek, grasz historię człowieka, który obok ciebie stoi na scenie. Trzymałeś się, nie wierzę w to, ale i tak zapytam, trzymałeś się scenariusza, czy też poszło z improwizacji, z dodatków, z jakichś rozmów też podczas prób? Ja trzymałem się Darka. Patrzyłem na Darka, słuchałem tego, co mówi. Słuchałem tego, co mówi Łukasz. Czasami były jakieś propozycje, jak to w każdej produkcji przedstawienia, ale słuchałem Darka, bo korygował to, co wydawało mi się, że jest dobre, a Łukaszowi mogło pasować. Darek mówił, że to jest ściema, tego się nie pokazuje. Tak to nie będzie wyglądało. I uciekaliśmy od takiej ściemy. Trochę poszło z tą historią w taką zabawę, historią Darka i na śmiesznie. Może też tak wybrzmiewa monolog ostatni, który wypowiada Darek i ma trochę inne znaczenie i inny sens. To jest bardzo miłe. Ale tak jak mówiliśmy o scenach, które wypadły, faktycznie wypadło ich bardzo dużo. Do dzisiaj, ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć o takim poczuciu, że czasami boję się, że przed spektaklem przyjdzie ktoś jeszcze z policji, w cywilkach i powie, dzień dobry panie Darku, jeszcze ma pan coś do załatwienia z nami. Bo takie rzeczy się zdarzały przed spektaklem. Takie rzeczy się zdarzały, tak? Tak, tak. Mieliśmy to nagminnie. Zdarzały się i nie wiem, czy się zdarzać będą nadal, ale to jest elementem tego, nieodłącznym elementem tego spektaklu i grania tego przedstawienia, więc ja bardzo pilnowałem się uwag Jerza i dalej to robię. Czasami Jerzo zapomina dać uwagę, więc tak się leci po swojemu i potem słucham, co powie Jerzu. Czasami słucham bardziej Jerza niż reżysera. To jest niebezpieczne w tym spektaklu, ale sprawdza się. Nie zawsze, ale się sprawdza. Darek jest dobrym takim korektorem i buforem tego, co można z tym spektaklem i z tą postacią zrobić w tym przedstawieniu. No i to jest duży szacunek. A z tego, co mówisz, to jakby trzymałeś się jego wskazówek, ale też proponowałeś, tak, prawda? Jak wszyscy pewnie. Ale te wskazówki były dobre. No, Darek jest specyficzny. Czasami próbowałem być taki jak Darek teraz, żeby trochę zrobić jakieś kalki, jakiegoś lustra, ale to jest też bez sensu. Darek ma jakiś swój taki klimat, dużo opowiada, dobrze opowiada. Czasami można mu uwierzyć w tę historię, a czasami nie. Nie wiesz do końca, czy to jest prawda, ale jest ciekawe.
i to włącza, to taki storytelling z więźnia. I teraz nie wiesz, ile w tym jest prawdy, ile w tym jest fałszu, ale słuchasz. No a potem przychodzi Glina i mówisz, faktycznie ta historia była prawdziwa. To jest zaskakujące. To ja mam z tym spektaklem i z tą postacią taką zabawę. Tak jak Jankowski miał, tak jak teraz będzie Jarek miał, tak jak Witma, czy reżyser pan Łukasz Witmichałowski i pan Dariusz Jerzy i pan Jarosław. I ja. Panie Jarosławie, który to jest pana spektakl w tym składzie? Które to jest zastępstwo, czy już jakby można powiedzieć, że to jest stała rola? Więc tak, ja jestem człowiekiem z zewnątrz, jeśli chodzi o ten spektakl, ponieważ z kolegami zdarzyło mi się pracować wspólnie wcześniej, natomiast to, nie wiem, szósty? Jak wygląda wejście w gotowy taki spektakl? Przepraszam, piąty. Piąty spektakl, wejście piąty, tak. W gotowy, kilkuletni. Ile wyście, Monika, grali? 60 razy już? 70 ten spektakl? 7 lat go gram. 7 lat gracie. No właśnie, jak wygląda wejście w taki gotowy? No to zawsze jest jakiś rodzaj... To nigdy nie zdarza się, aż tyle rzeczy, ile zdarza się między ludźmi w trakcie roboty od początku. No bo to jest cała droga, cała przygoda i tę drogę i tę przygodę przeżył Remig. Mnie się udało w to wejść w pewnym momencie. No jest sporo wyzwań w związku z tym, ponieważ szczerze powiedziawszy, te postaci były też troszkę w spektaklu wymyślane na kogoś innego ode mnie i w związku z tym no, trzeba było to modyfikować jakoś, próbować znaleźć. Rozumiem, ale dobrze, to przejdźmy drogi. Z tego tonu strasznie poważnego, no, bo strasznie lubię oglądać spektakle Łukasza, też między innymi dlatego, że on aktorom daje dość dużą wolność. Tak? I w zasadzie, jak to się mówi, to jest zawsze prawda, że żaden spektakl nie jest identyczny, ale ja widziałem dzisiaj te sytuacje, które państwo na pewno też, gdzie Przemek się lekko uśmiechnął, co było reakcją na to, co jak pan zagrał. Znaczy to, że gdzieś dobrze się czujecie i fajnie reagujecie, czasem wpuszczając się w różne historie. No pewnie, no i to, ta struktura jest też tak mocna i koledzy tak znakomicie są osadzeni w tym przedstawieniu, że ja się czuję w związku z tym bardzo bezpiecznie. Na tyle bezpiecznie, że ja wiem, że jeśli na przykład gdzieś wymeandruję w tym, no to tam ktoś mnie weźmie za rękę i przyprowadzi i powie, to trzeba tutaj zacząć teraz i wróćmy jeszcze raz. Natomiast to też daje, taka pewność ludzi, z którymi się jest na scenie i tego, że oni wiedzą, w którą stronę, daje też możliwość tego, że człowiek sobie pozwala na takie, no ja wiem, bo to nie są żarciki wymyślane w trakcie, nie? Że takie, no, na taką swobodę w tym aranżowaniu tam własnej postaci. Mam nadzieję, że nie przegiąłem, co? Nie. Scena z pijaczkami chyba tak akurat. Dzięki. Drodzy Państwo, bardzo chętnie Państwu oddałbym teraz mikrofon. Niekoniecznie muszą to być wymyślone pytania od początku do końca. Myślę, że aktorzy i reżyser bardzo, bardzo chętnie wysłuchaliby również po prostu zdania, opinii o tym wyjątkowym w moim mniemaniu projekcie. Tak, ja mam pytanie, już pracujemy razem, ale pomyślałam, że na rozruch pytanie. Może zastanawiałeś się, Jarek, i reszta zespołu, żeby za jakiś czas zrobić
kolejną część spektaklu Zły 10 lat później lub Zły historie nieopowiedziane. No to wszyscy wtedy... To jest bardzo dobry projekt. W ogóle powiem pani szczerze, że ta propozycja jest niesamowita. Nieprawdopodobna. Będzie to można grać do końca życia. Bardzo krótko, ale do końca. Przepraszam bardzo. Ty historii... No, może zrobisz, Łukasz. Tak, rasa dobrze. W 2017 kica dwalimy wszyscy. Ja ci chciałem, Monika, powiedzieć, tylko zwrócić uwagę, że niektóre sprawy ulegają przedawnieniu dopiero po 25 latach. Także nie można wszystkich historii niedopowiedzianych opowiadać. Myśmy mieli taki pomysł, żeby też częściowo osadzić tą twoją historię w dniu dzisiejszym też. Mieliśmy taki pomysł. Ale jak by to wyglądało? Oglądali państwo Misia, drugą część? Nie. A w ogóle oglądał pan Misia? No dobrze, to już jest bardzo dobrze. Pan tej drugiej części nie ogląda. Nie ma sensu, jest jedno dobre i... Tylko trzeba ćwiczyć trochę. Fizycznie, medycynami. Tylko tyle. Nie? Dobrze mówię? Tak. Brak to musi być sprawny. Przemek zajmuje się impro, jest jednym z najlepszych, a jeśli najlepszym polskim aktorem impro, więc on tak może długo. Prosimy o pytania. Oczywiście on był wtedy młodszy, przystojniejszy. Jednak ktoś tam nie gra. Też mam takie poczucie po tych 7 latach. Ale równo się rozrastamy zdanie. No ja troszeczkę szybciej się rozrosłem, ale pracujemy nad tym. Właśnie to jest super pytanie, wreszcie. Ja dzięki Darkowi, temu spektaklowi, mogę powiedzieć brzydko, nie dostaję regularnie w ryja u mnie na dzielnicy, w Lublinie. Mam dzięki temu poważanie. Jestem znany, mówi mi się dzień dobry, moim dzieciom mówi się dzień dobry, czasami ktoś podprowadzi te dzieci do szkoły albo do przedszkola, kiedy nie ma ojca. I to jest sytuacja, która, to jest częścią resocjalizacji tej, o której się nie mówi, a którą Darek przeprowadził na nas, ludziach na wolności, autentycznie. Kiedyś było ciężko na Bronowicach, na tak zwanym Bronxie w Lublinie. Teraz już jest mniej ciężej. O, można tak powiedzieć, że to pomogło bardzo. Tak po roku od premiery było już lepiej. A już potem, to już było bardzo dobrze. Już można było odzyskiwać na przykład skradzione rzeczy z samochodu w jakiś taki dziwny sposób. Autentycznie na Starym Mieście. Tylko ktoś musiał zobaczyć twarz. Tak jak ktoś krzyczał Buks, czy tam Buksiński, czy tam Odjeża, to raczej nie wchodziło. Dopiero jak ktoś zobaczył osobę, to już wiedział, że to może jednak załatwimy tę sprawę normalnie. No. No właśnie, mam takie pytanie, czy z jakimiś reakcjami panowie się spotkali z tego świata przestępczego tak naprawdę? Jakimiś komentarzami, jakimiś rozmowami takimi może pewnie nieoficjalnymi. Ktoś coś przyszedł, powiedział, że fajnie, że to zrobiłeś, albo nie fajnie. Albo stary, weź, nie opowiadaj takich rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że nawet się tego nie spodziewałem. Chociaż powinienem się tego spodziewać. Nie, no w więzieniu większość to są tak zwane ćwiary mózgowe. No, przykro mi, że tak muszę mówić, ale taka jest prawda. Ludzie tępi, no Jezus, żyją w jakimś swoim iluzorycznym świecie. Ale są też ci przestępcy z górnej półki bardziej, więc oni są bardziej inteligentni. Wykształceni. I muszę powiedzieć, że byłem mile zaskoczony, kiedy spotkałem na ulicy dwukrotnie właśnie takich gangsterów z tej górnej półki, który mówi: ty Jezu, wyszedł facet po 14 latach. Też się nie wiedziałem, czego się spodziewać. I mówi: stary, to zajebiście. Mówi: kurde, słuchaj, my cię tam, ty tych wywiadów udzielasz, tam program jakiś telewizji, w ogóle no, super, kurde, wiesz co, tobie to się powiodło.
ja co, teraz wyjechałem do Londynu, otworzyłem 3 sklepy, tobie to się powiodło, co myślę, no tak, świetnie, no ale skoro facet tak mówi, to to coś znaczy. Też dzwonili do mnie z więzienia, bo gdzieś zdobywali mój numer telefonu, bo ja ciągle gubię te telefony i zmieniam numer. Nie pytali, ile zarabiam, ale w ogóle to, że oni są, niektórzy z nich są zachwyceni naprawdę i mówią, stary, czy ja mogę do ciebie czasem zadzwonić? Ja bym się nawet nie spodziewał, że on będzie mnie pytał, czy on może do mnie zadzwonić. Co, stary, dzwoń, no. Ty, bo fajnie, bo tak siedzimy w celi i oglądamy telewizję. Ja mówię, pisz to Jerzy, ja go znam, ja z Jerzem to, no, może mniejsza o to. I to jest takie fajne, no, a to, co... Na pewno wypowiadają też na mój temat, bo ja się głośno wypowiadam w mediach o resocjalizacji, o grypserze i w ogóle tak ci inni, to tak się mnie nie interesuje, no, coś mi może interesować. Co mnie może interesować opinia faceta, który walił całe życie łomem w szybę od sklepu, brał wino z półki, upijał się pod sklepem, po czym znowu wali, wyjdzie z więzienia i wali, no innym łomem w tą samą szybę, nie? No też inną, bo zmienioną i bierze inną wino i tak całe życie, całe życie. Czyli opinia takiego człowieka, cokolwiek może mnie ruszyć, no przecież on i tak innego świata nigdy nie zobaczy więcej. Jedna taka rzecz chyba Darek od Złego i od Lizy Straty i wcześniej od ojca zagrał już kilkanaście przedstawień i ciągle jest chyba jednym z nielicznych aktorów w Lublinie, którzy uczestniczy w projekcie czytelnia dramatu przy Centrum Kultury, gdzie czyta teksty literackie współczesnych dramaturgów i ma się z tym dobrze. I może też by było warto skupić się trochę w tej wypowiedzi o tej historii Darka, że to nie jest tylko i wyłącznie ten spektakl, ale to, co się z nim stało po wyjściu z więzienia i jak daje sobie z tym radę. Jedna rzecz najważniejsza, że ja chyba to nie będzie polityczne, jeżeli to powiem, że w tym kraju nie ceni się takich ludzi, nie daje się im szansy bycia w tym zawodzie, jeżeli się nie jest zawodowym aktorem, ale dalej się zawodowym człowiekiem w tym, co się robi. I może by zaapelować do wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek decyzje dotyczące działań w kulturze takich ludzi jak Darek, niech im pomogą. Autentycznie to jest, ja mówię to o tym bardzo szczerze i to jest apel do ludzi. My gramy w Warszawie po raz pierwszy Złego. No Darek jest też gwiazdą programu telewizyjnego w telewizji Lublin. A to nie jest, Przemek, tylko kwestia takich więźniów, którzy nagle zdecydowali się być aktorami i mieli jakąś taką możliwość zostania aktorami. To jest generalnie kwestia tego, że cały system jest taki, że więźniowie wychodzą i nie mają co ze sobą zrobić, bo jak się ustawiają w kolejce po robotę, to no 1 na 10 do jakiegoś joba jest po wyroku i na pewno tego joba nie dostanie, więc całego, myśmy z Darkiem mieli, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że myśmy, no ale czy razem, czy osobno mieliśmy już na takie projekty też utworzenia takiej spółdzielni dla byłych więźniów, gdzie by oni wychodzili, mogli się resocjalizować, czy wdrażać w ogóle w świat poprzez sztukę, ale w ogóle nie ma takich formuł w Polsce. Nie ma takiego systemu. W Danii są takie. Nie ma też zainteresowania. Mówię, cały czas ta resocjalizacja polega na robieniu, graniu w ping-ponga, gdzie i tak więźniowie rypią z nudu, bo ten stół jest w świetlicy i robienia tych gazetek. Turniej szachowy, turniej warcabów, siatkówki, tudzież w lecie. Gdzie i tak jest boisko i grają w tą siatkówkę. Nie, no nie ma takich instytucji. Zresztą ja nie mam zamiaru tu być Joanną Dark i walczyć z tym, czy Don Kiszotem z wiatrakami. Ja zrobiłem projekt 3 lata temu z reżyserką taką Joanną Lewicką. Weszliśmy do więzienia w Opolu Lubelskim. Zresztą dyrektorem tegoż więzienia po przeniesieniu był ten Drożyński dyrektor, który ja byłem pensjonariuszem, kiedy on był dyrektorem i mnie wypuszczał z tego więzienia. Do Opola dostał awans, tak? No i ja powiem szczerze, że ja miałem ogromne opory, bo ja nie czuję naprawdę. Nie, mi szkoda części tych ludzi, bo część jest tak zatwardziała, że na nich nic nie działa. Oni kochają to, co robią, uważają, że są świetni, fajni. I już awansowali, bo już 3 paski mają na dresie, a nie 4. Jest super. I marzą tylko o łańcuchu dalej na szyję, żeby mieć złoty duży. Nie czułem takiej misji, aczkolwiek wszedłem do tego więzienia.
I fajna sprawa się stała, gdyż jak Łukasz był takim prekursorem i zrobił spektakl w więzieniu, gdzie ludzi tam zawieźli, to ja sobie postawiłem za punkt honoru wyprowadzić tych ludzi z więzienia. No i więźniowie, którzy uczestniczyli w tym projekcie, a to był Sen nocy letniej, też przełożony na język więzienny, muszę się pochwalić, że ci uczestnicy nasi aktorzy, wywalczyłem w końcu tak, że oni grali na zewnątrz. Graliśmy w Warszawie w Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim, graliśmy w Łodzi i oni byli bez konwoju. Najpierw ten dyrektor, ten Zbigniew Drożyński mówi, człowieku, czy cię pogieł? Ja ich nie puszczę, jak to? Ja mnie nie rozumiesz, że ten konwój ich rozprasza, bo ci klawisze im dokuczają, nabijają się z nich i oni są spięci i zdenerwowani. Mówię, słuchaj, no bo nie możesz, możesz mi nie wierzyć, ale nikt nie ucieknie. I uwierzcie mi państwo, że oni chodzili w Warszawie, bo pojechali bez tego konwoju i podchodzili. Darek, a, bo tam rodziny się zjechały oczywiście zobaczyć. Grają chłopcy na dużej scenie. Mogę iść do KSI? Idź w cholerę, nie? Przyjdźcie na godzinę, idźcie wszyscy. No i oni się pobiegli sobie w miacho, na godzinę tą i tą mieli być. Słuchajcie, przed czasem wszyscy się stawili szczęśliwi, nikt nie uciekł. W Łodzi to już w ogóle gdzieś błądzili, łazili po tym, nikt ich nie pilnował. No po Bałutach może nie. Tam chyba też dosyć śmieszna była historia zakwaterowania ich w ośrodku dla klawiszy. Tak? Tak, tak zakwaterowano nas właśnie po graniu w Warszawie w ośrodku dla MSW, dla klawiszy. No i ci ludzie, ci portierzy tam, sprzątaczki, oni są jednocześnie wszyscy funkcjonariuszami, prawda, służby więziennej. Więc jak oni się dowiedzieli, że tu będą nocowali więźniowie, jak to, przecież tu krat nie ma, nie? No już w ogóle, wiadomo, to są mężczyźni, no i tak oko było przymknięte delikatnie. Zresztą mogę o tym powiedzieć, mnie to teraz już. Tak. Oczywiście jakiś browar, żeśmy wzięli wieczorem. Słuchajcie, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Oni przyszli, no ci w ogóle, ten cały personel był zdegustowany, że jak tak można w ogóle zakwaterować bandytów tutaj. Ale oni się zachowali fajnie, nie przegięli z tym piwem. Na drugi dzień wszyscy trzeźwiesieńcy wrócili do aresztu. Chłopcy szczęśliwi, wypoczęci. Jak mówię, dwukrotnie wyjazd, bieganie po wolności. Nawet w Lublinie też grali bez konwoju na początku już, jak tam później. I nikt się nie próbował nawet uciekać, a niektórzy mieli jeszcze dobrych kilka lat wyroku. No, to oczywiście świadczy, ale to jest kwestia też, ja więźniom do końca nie ufam, bo sam byłem więźniem, ale to jest kwestia też podejścia. Łukasz miał fajne podejście, ale nie wiem, czy by mu ktoś nie uciekł. Za dużo miał aktorów. A ja im powiedziałem też bezpośrednio, może ja znam język, potrafię z nimi komunikować, nie? Mówię z nimi ich językiem uczciwie. Tak jak jest, na czym stoją. Nie obiecuję niczego, a zarazem puszczam oko delikatnie, bo musi być jakaś zachęta. W idealnym systemie penitencjarnym byłoby tak, że to właśnie więźniowie, którzy wychodzą i którzy idą w teatr, mówiąc kolokwialnie, zajmują się potem więźniami, prawda? Reżyserują. Przypuszczam, że w Skandynawii miałbym fajną pracę i fajnie bym sobie zarabiał, fajnie żył i bym pracował w ten sposób, ale nie, niestety nie w Polsce. W normalnym systemie penitencjarnym. No to już nie te czasy tak bardzo, jak stawali na tym pod świerce wódki i zatrzymywali się specjalnie przed policją, ale jednak jeszcze tam jest fajnie. Nie, ja w ogóle nie mam kontaktu. Mówię, czasem ktoś do mnie zadzwoni, zdarzyło mi się spotkać tych właśnie, o których mówiłem, ale tak to nie. No ale myślę, że zarobki to nie jest ich półka, nie byliby zainteresowani. Bardzo wam dziękuję chyba za ten spektakl i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy.